Witaj na kolejnej lekcji z potęg. Dzisiaj zajmiemy się potęgą potęgi. O co będzie w tym chodziło? Mamy podstawę A, wykładnik N. Będziemy to wszystko podnosili do potęgi M. Co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to następującą sprawę, że jeżeli mamy A, jakieś tam N razy napisane, czyli możemy sobie to w ten sposób napisać, to będzie n razy. I to będzie powtarzało się razy m. O co będzie w tym chodziło? No, będziemy pisali razy, jeszcze raz możemy coś takiego użyć. To jest a razy trzy kropeczki, bo tam nie wiadomo ile tego będzie. Znowu będziemy mieli a. I tak dalej, aż dojdziemy do ostatniego a razy a razy, no nie wiemy ile tu będzie, razy a, i wszędzie jest n razy użyte a. Natomiast takich cyklów jest m razy, czyli tych cyklów będziemy mieli aż m razy. Moglibyśmy to wszystko liczyć po kolei. Widzimy, że jeżeli by były dwa takie cykle, czyli by się kończyło na tych dwóch cyklach, to byśmy mieli po prostu 2n. Natomiast nie wiemy, ile tych jest aktualnie, ponieważ mamy to ze wzoru. A wzór wygląda następująco, że jest to po prostu an razy a do potęgi n razy m. Czyli po prostu potęgi będziemy ze sobą mnożyć. Jak to będzie wyglądało na przykładach? Mamy na przykład 3 do potęgi drugiej do potęgi trzeciej. I wygląda to następująco, że mamy 3, 2 razy 3. Czyli jest to 3 do potęgi szóstej. A jakbyśmy to chcieli rozpisać? Jest to następujący przykład, że to jest 3 do potęgi drugiej do potęgi trzeciej. No i mamy, że to jest 3 razy 3 razy 3 razy 3 znowu, bo kolejny raz musieliśmy to napisać n razy, i mnożymy jeszcze razy 3 razy 3. Widzimy, że powtarza nam się w każdym 3 do potęgi drugiej. Natomiast użyjemy tego 3 razy. Czyli jak widzimy, możemy policzyć, jak wcześniej liczyliśmy, wszędzie jest mnożenie. No i liczymy sobie, że to jest 1, 2, 3, 4, 5 i 6. No to czyli mamy 3 do potęgi szóstej. Wyszło nam to samo. Jak widzimy, przy małej liczbie będzie to jeszcze spoko do wypisania. Natomiast jeżeli będzie to wielka liczba, niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić w jakimś przystępny sposób i będziemy musieli jakoś kombinować. Więc wzór jest w tym wypadku bardzo ważny, ponieważ inaczej byśmy się dużo naliczyli. Po to oni wymyślają te wzory, żebyśmy mogli z nich w prosty sposób korzystać. To teraz mamy 4 do potęgi piątej i to jeszcze wszystko do potęgi szóstej. No to widzimy, że podstawa jest 4, a wykładniki ze sobą mnożymy, czyli 5 razy 6. Jak już prawdopodobnie obliczyliście, 5 razy 6 to jest 30, więc taką mamy odpowiedź. Robimy sobie jeszcze kilka przykładów. Na przykład 5 do potęgi trzeciej do potęgi szóstej. No i znowu widzimy, że piąteczkę mamy w podstawie, czyli piąteczkę sobie przypisujemy i robimy mnożenie wykładników, czyli 3 razy 6, czyli to jest 5 do potęgi 18. Wydaje się już to teraz, że to jest w miarę proste i w miarę zrozumiałe. Natomiast oczywiście możemy później wejść w ułamki, że to jest 7 do potęgi 1 ósmej razy 16. Do potęgi 16, przepraszam. Do potęgi 16. Czyli wiemy, że to jest 7, 1 ósma razy 16. Ale 16 możemy też sobie zapisać jako 16 pierwszych. Będzie nam to o wiele, wiele łatwiej widzieć, że może się to od razu skrócić. Czyli jest to 7 do potęgi drugiej. Ponieważ 8 z 16 ze sobą skrócimy i wyjdzie nam 2. Ostatnim przykładem będzie 3 pierwiastki. Do potęgi pierwiastka z 3, do pierwiastka z 5. O pierwiastkach będziemy mówić, ale już zauważyliśmy, że po prostu się je mnoży. Czyli mamy 3
Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z pięciu. No to mamy, że to jest 3. No i możemy to dać pod jeden pierwiastek, czyli 3 razy 5. A 3 razy 5 oczywiście daje nam bardzo fajny wynik, czyli stałe 3 do potęgi pierwiastka z 15. Bardzo dobrze. O to nam właśnie chodziło, żebyśmy zrobili. Jedna różnica, która jest, to jest potęgowanie potęgi bez nawiasu. Różni się tym od tego, że w naszym wypadku cały czas mnożyliśmy. Natomiast tu jest potęga potęgi bez nawiasu. Czyli mamy 3. Teraz musimy się zastanowić, ile to jest 2 do potęgi trzeciej. 2 do potęgi trzeciej to jest 8, czyli to jest 3 do potęgi ósmej aż. Ponieważ takie działanie robimy w dół. Czyli najpierw potęgujemy sobie to, co będzie najwyżej. Czyli robimy najpierw 2 do potęgi trzeciej, czyli to jest naszym pierwszym działaniem, z czego nam wychodzi 8, a trójeczkę przepisujemy. To było tylko takie wspomnienie, gdyż bardzo rzadko tego używamy w szkole, tylko trzeba o tym wspomnieć, że coś takiego istnieje i jaka jest różnica na ten temat. Dlatego 2 do potęgi drugiej, do potęgi na przykład drugiej, zróbmy to tak bardzo kreatywnie, to będzie to dwójeczkę najpierw zostawiamy w podstawie i zajmujemy się tym, czyli 2 do potęgi drugiej to jest 4, czyli to jest 2 do potęgi czwartej. I oczywiście możemy sobie to obliczyć, że to jest po prostu 2 do potęgi czwartej, to jest 16. I tak to dopiero będzie wyglądało. Dlatego musimy się zastanowić, czy mamy ten nawias, czy go nie mamy. Jeżeli mamy nawias, wykonujemy proste mnożenie. Jeżeli natomiast nie mamy nawiasu, to wykonujemy z potęgi robimy jeszcze potęgę. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe, a ja w takim razie zapraszam na kolejne zajęcia.